Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Obsesji Doskonałości. Tak się prezentuje mój skład. Tym razem dałem zagrać Aubameyangowi, tak to powinien powiedzieć? Chyba tak. W każdym razie Aubameyang wędruje do składu, Lewandowski na ławkę. I zobaczmy teraz, jak się spiszemy w pierwszym spotkaniu. To jest skład naszego przeciwnika, Inform Di Maria, Inform Pedro. Do tego jeszcze Neymar na szpicy. No i zobaczmy, jak grał nasz przeciwnik. Tutaj w 41 minucie wychodzi na prowadzenie po bramce Pedro właśnie. Nie wiem, coś tutaj jakieś delikatne lagi z nim miałem, także możecie to widzieć nawet na nagraniu. Sorry za mój głos, ale ciężki dzień dzisiaj mam. Wiecie, o co chodzi. Lewandowski, 67 minuta i dobitka jeszcze Isco, no i mamy 1-1. Postanowiłem wpuścić Roberta za Aubameyanga, bo jednak ciężko gra się Aubameyangiem, jeśli chodzi o przepychanie się, główki i tak dalej. Stwierdziłem, że Robert jest lepszym napastnikiem, już zdecydowanie to stwierdzam i na pewno będę stawiał już tylko na Roberta. Zobaczmy dalej, Traore, 68 minuta, nie doszedł do piłki, tutaj jeszcze dopadł do niej Lewandowski, no i to powinien być gol, no cóż, niestety nie udało się. Tutaj jest Cristiano, Robert do Gundogana, Gundogan i tuż obok słupka, to powinna być bramka. No ale dalej mamy 1-1 i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Byłem trochę wkurzony, bo jednak moim zdaniem zasłużyłem na zwycięstwo w tym meczu. No ale inkasujemy tylko jeden punkt. Mam ich 5, a 6 spotkań zostało do końca. Czy uda się awansować, czy nie? Piszcie pod spodem w komentarzach, jak myślicie, jak zakończy się ten sezon i ogólnie ta seria. Czy dojdę do tej pierwszej upragnionej ligi, czy nie? Tu jest skład naszego przeciwnika w kolejnym już spotkaniu. 9 minuta, pierwsza sytuacja, Young, zobaczmy, czy to będzie jakieś dobre dośrodkowanie, tak, wrzutka, Nani, niesamowicie wbiegł w pole karne, no i mamy bramkę na 1-0, strzelono przez Portugalczyka, pięknie tutaj Nani to wykończył. No i teraz tego, co mi się wydaje, to chyba oglądał będzie koleś wszystkie powtórki tej niesamowitej główki. W sumie w tej FIFA główki padają tak bardzo rzadko, że ma prawo obejrzeć sobie powtórkę, bo jednak to należy do rzadkości. Ale pomijając to wszystko, Kagawa, podanie do Paulinho, Paulinho do Naniego i to akurat była niezła bramka. Muszę przyznać, że to mu wyszło i tą powtórkę sam z chęcią obejrzę, bo Nani naprawdę w tym meczu grał niesamowicie. Ja przegrywam już 2-0 w 16 minucie. Ogólnie myślę, że tak, dzisiaj jeszcze zobaczycie tylko jeden odcinek. Pack and Play'e zaczynamy od przyszłego tygodnia, więc myślę, że będzie się fajnie działo ogólnie z tym wszystkim, ale tutaj popatrzcie. Ładna bramka, naprawdę ładnie to zrobił Nani. No i już chyba nie wiem, który replay w jego wykonaniu. Nie wycinam tych powtórek, bo chcę, żebyście zobaczyli też, ile ludzie oglądają tego wszystkiego. Chociaż jak wolicie, mogę to wszystko powycinać i nie zanudzać was, bo w sumie nie ma tutaj co oglądać czasem. Sturridge, 39 minuta i czy to będzie trzecia bramka? Tak, Nani. I mamy 3-0, także czyżby zapowiadało się na pogrom? No z taką grą to raczej nie awansuję do pierwszej ligi, jeśli będę tak grał jak teraz. No ale mam jeszcze niby całą drugą połowę, skoro on strzelił 3 bramki, dlaczego ja nie mogę? Już się tutaj wkurzałem, no bo zobaczcie, który raz już ogląda tą powtórkę, no matko. I to jest przy każdej bramce, nie wiem dlaczego. No ale cóż, grałem bardzo słabo w obronie i Nani mnie po prostu zdeklasował w tym spotkaniu. Niesamowicie. Wszystko wykańczał, co miał. Zobaczcie, już trzecia jego bramka, a to jest dopiero pierwsza połowa. Tutaj Cristiano Ronaldo, nie wiem, co ja chciałem zrobić nawet. No ale zobaczmy dalej. Gundogan będzie podany do Lewandowskiego. Robert wychodzi ładnie, tutaj ruletką zrobiłem. No i niestety mam słupek, dobitka jest! 3-1, także zostały jeszcze dwie bramki do strzelenia. Zaczynamy odrabiać, no i zobaczmy, jak to dalej wszystko się rozwinie. Robert Lewandowski, tutaj Gustlik wkurzony. Dlaczego mówię na jego Gustlik? No bo zobaczcie, ma taki hełm, jak miał Gustlik właśnie w czterech pancernych. Zobaczcie sobie gdzieś tam na necie, jak nie widzieliście tutaj Traore. Sytuacja bardzo ładnie i ajajajajaj, dlaczego to nie weszło? Już druga połowa, Lewandowski pięknie tutaj uderzył, no i dobitka. Jeszcze Cristiano, ale już bramka zdążył wrócić i 3-1, takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Nie udało mi się odrobić tego co straciłem na początku spotkania do 30 którejś minuty, czyli tych trzech bramek. No i przed nami jeszcze jeden mecz w tym dzisiejszym odcinku, a wy oceniajcie, tak jak mówiłem, moje szanse na awans do ligi numer 1. Tutaj zobaczcie, atak Remi, na bokach też mamy szybkich naprawdę pomocników, no i będzie ciężko w kolejnym spotkaniu. 19 minuta, początek tego meczu i zobaczcie, fuck, 1-0 przegrywamy.
No kurczę, naprawdę byłem zły w tym odcinku, czy podczas tego, kiedy nagrywałem, bo nic nie szło, no nic nie szło totalnie. I wiecie co? Tutaj już nie szukam żadnego usprawiedliwienia, po prostu gra mi się słabo w tej obronie i tutaj powinno być 2-0, ale słupek mnie uratował tym razem. No i zobaczmy, druga połowa, 57 minuta, wybicie przez bramkarza do Lewandowskiego, Robert biegnie obok niego, trzech obrońców, przepchnął się jakoś, nie wiem jakim cudem, no i mamy bramkę na 1-1, na którą moim zdaniem nie zasłużyłem, bo grałem cholernie słabo w tym spotkaniu, ale stało się, 1-1, jest dobrze, teraz trzeba strzelić przynajmniej jeszcze jedną bramkę, żeby mieć jakiekolwiek szanse na wygranie tego spotkania. Wrzutka na Roberta i zobaczcie, Marcelo się dobijał, no ale nic z tego nie wyszło. Ale patrzcie na to, co zrobił nasz przeciwnik. No tutaj miałem cholernie dużo szczęścia, bo piłka odbiła się jeszcze od słupka. Może tym razem te metalowe pręty pomogą mi i awansuję do tej pierwszej ligi. Sorry za ten telefon, jeśli to słyszeliście. I zobaczmy, jakim wynikiem zakończyło się to spotkanie. To już jest końcówka tych skrótów. 82 minuta, Dzeko i patrzcie na to, poprzeczka ratuje mi dupsko w końcówce tego spotkania. Także metalowe pręty, dziękuję. Trzymajcie się, do usłyszenia już jutro. Na razie i piona.